Wzruszyła mnie koronacja Karola. Naprawdę. Przenieść się do prawdziwego średniowiecza za pomocą Netflixa? Taką serialową muzykę obstalował sobie król, wychodząc z uroczystości. Nie The Crown, ale dwie korony, dla niego i żony. Ryba psuje się od głowy, królestwo Wielkiej Brytanii od korony, skoro największy, zdobiący ją klejnot, nie wiem czy diamenty gniją, należy tak naprawdę do kogoś innego, kto prosi o jego zwrot, właściwie go żąda. To tak, jakby na wesele przyszedł komornik z najlepszymi życzeniami i nakazem przejęcia sukni panny młodej, natychmiast. Koronę Karolowi wkładał biskup. Futerko pod nią, niby uszczelka, dopasowało do głowy ciężar władzy. A nowocześniej byłoby po prostu, gdyby opadała miękko za pomocą jakiejś hydraulicznej obręczy. To naprawdę piękna uroczystość, zwłaszcza gdy powtarzano królowi, że nie ma żadnych wątpliwości, jest prawowitym następcą. Kiedy dawniej takie były, to trzeba było po trupach konkurentów dorwać się do królewskiego nakrycia głowy. Na polu bitwy albo trucizną. Dynastię Plantagenetów po wojnie dwóch róż zastąpili Tudorowie, zabijając na polu bitwy Ryszarda III, tego od Szekspira. Ciało króla znaleziono niedawno pod parkingiem supermarketu. Można być bliżej ludu? Feudalny władca pod wózkami kapitalistycznej konsumpcji. Czasy się zmieniły i jedyny trup, po którym przeszedł Karol w drodze po tron, to trup Diany w paryskim tunelu. Ale to było dawno. Na pewno postąpiłby teraz inaczej. Nie żeniłby się dla fasady ani korony. Tak ładnie w niej wyglądał. W Kamili małżonce też. Chciał być w niej chociaż tamponem. Co ujawniły podsłuchy jego rozmów telefonicznych dosyć dawno, podczas tych skandali z rozwodem. Korona z tamponów zamiast kradzionych diamentów, czy nie byłoby bardziej feministycznie i antykolonialnie? A co do królowej ludzkich serc? Ludzie kochają serca, zwłaszcza swoje żołądki. Różne podroby i podróby. Kamila zastąpiła im ukochaną Dianę. Też wyglądała szacownie. Nie jest jej winą brak wdzięku modelki. Ma coś więcej, inteligencję. Trudno lubić inteligentne kobiety z charakterem, tym bardziej, gdy winą za rozpad małżeństwa obciąża się kochanka, a nie faceta niekochającego żony. Najistotniejszym momentem uroczystości było namaszczenie Karola w ukryciu. Mesjasz i namaszczony pochodzą z podobnych hebrajskich rdzeni słów. Przemiana Karola namaszczonego monarchę była podniosłym momentem tajemnicy, niedostępnej zwykłym ludziom. Przerwa na nią w transmisji to jak wejście za kulisy spektaklu do reżyserki nadprzyrodzonego, gdzie odbywa się przemiana bohatera w nieśmiertelną postać historyczną. Wszedł Karolek, wyszedł najjaśniejszy monarcha i nikt mu już nie będzie wypominał, że każe sobie sznurówki na kancik prasować. Po czymś takim będą mu w zachwycie prasować nawet gile z nosa. To było piękne, średniowieczne, netflixowe przedstawienie. A ta karna ławka w tylnym rzędzie dla zboka braciszka Andrzeja i syna Harego, marnotrawnego, marnie piszącego o królestwie. Zapasowy, ten drugi, zatytułował swoją autobiografię Harry. Naprawdę to jest znakomicie napisane. Lepiej od wielu nagradzanych literackich książek. Na przykład szekspirowski Początek, gdzie książę hamletowsko musi wybrać własny grób i przemawia do nas, patrząc na własne życie, jak na czaszkę matki zabitej przez spisek interesów rodziny królewskiej i mediów. Wiadomość o jej śmierci przekazał mu ojciec w stylu nauczyciela WF-u, gdy skręci sobie kostkę. Poklepał go 13-latka, mówiąc: będzie dobrze, nic więcej. Chłopaki nie płaczą, bo nie czują, tylko pozują do kamery. Harry ratował się przed szaleństwem ucieczką do Afryki, którą zarezerwował sobie starszy brat i następca tronu, kłócący się o nią dosłownie, bo słonie i żyrafy są moje. Jeśli ktoś uważa, że Harry jest głupkiem albo zdrajcą, nie rozumie, co ten chłopak przeżył i zrobił. Napisał raport z wnętrza średniowiecza. Z kolejnych kręgieł piekieł. A że nie kala się własnego gniazda,
Tak mogą mówić tylko konserwatorzy guano. Bez jego książki koronacja Karola byłaby uroczym anachronizmem. Dzięki tej autobiografii nad głowami pary królewskiej i reszty gości widzieliśmy dymki myśli demaskujących dostojny freak show. Harry w swojej książce zacytował jedno z serdecznych życzeń wysłanych pod adresem jego żony. Nie mam nic do ciebie, księżno, ale życzę ci, żebyś dostała okresu w basenie pełnym rekinów. Próbowała mnie patrzeć na koronację jak na akwen błękitnej krwi w opactwie westminsterskim. Rekiny, zanim przyjdą na świat, już pożerają rodzeństwo. Na szczęście to raczej wanna, z której transmitowano reality show na cały świat. Mamy XXI wiek i królestwo jest tylko streamingiem, jeśli ktoś lubi taką rozrywkę. Nie trzeba już za nią płacić przymusowej daniny. Wystarczy abonament uwielbienia.